Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Jan Kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy bardzo ciekawy głośnik od Mediatecha, a mianowicie MT3157. Dzisiaj nietypowo zacznę od pokazania wam pudełka, ponieważ chyba pierwszy raz Mediatech zapakowało swój produkt w tak ładne pudełko. No może nie pierwszy, ale tutaj Mediatech naprawdę się postarał, nawet jeśli wie, że za chwilę wyrzucimy to pudełko do kosza. Jest ono wykonane z grubego kartonu, a z boku przyda dwa magnesy neodymowe, dzięki czemu otwiera się na zatrzask. W środku pudełka znajdziemy zafoliowany głośnik, który otoczony jest taką czarną gąbką. Na dole znajduje się osobne pudełeczko z przewodem ładującym oraz smyczką. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to mamy tutaj Bluetootha w wersji 4.2, port na kartę microSD, mikrofon oraz port USB. Ale zaraz, jaki port USB? Przecież w głośniku nie ma żadnego portu USB. Jest tu tylko port ładujący na micro USB. W sumie to nie wiem, dlaczego taka informacja znalazła się na pudełku. Kontynuując omawianie parametrów technicznych, moc głośnika to 120 W w PMPO, czyli 4 W w RMS-ie. Co do czasu pracy na baterii, głośnik osiąga rzadko spotykane w swojej półce cenowej 10 godzin. Głośnik wykonany jest z bardzo przyjemnego w dotyku materiału, jednakże niestety muszę przyznać, że brudzi się on oraz palcuje. Jak widzicie, głośnik posiada cztery takie gumowe przystawki. Może i dziwnie to wygląda, ale uwierzcie mi, że ma to swoje praktyczne zastosowanie. Zobaczcie, co się stanie, gdy położymy głośnik na stole i włączymy muzykę na maksa. Może nie były to warunki studyjne, jednakże jak mogliście usłyszeć, głośnik posiada bardzo podbity bas, jak na tę półkę cenową. Warto byłoby jeszcze sprawdzić, czy te przystawki na pewno dobrze trzymają głośnik do płaskiej powierzchni. Idealnym narzędziem, aby to sprawdzić, będzie deskorolka. Niestety, ale jednak do takiej powierzchni głośnika nie przytwierdzimy. Ale spokojnie, ten problem można szybko rozwiązać. Nagrywałem to samym iPhone'em bez gimbala, dlatego mogło trochę wam i potrząść, za co przepraszam. A co do samego głośnika, to niestety, ale trochę się on, jak widzicie, zniszczył. Ten głośnik działa, jednakże trochę się poobijał. Na szczęście mam taki drugi, więc bez problemu możemy kontynuować testy. Teraz sprawdzimy sobie, jak głośny jest MT3157. Zwykle testy głośności przeprowadzałem komputerowo, jednakże począwszy od tego odcinka będziemy to robili za pomocą tego sonometru. Oczywiście wszystkie testy będą wykonywane przy tej samej piosence oraz przy tej samej odległości głośnika od sonometru, która wynosić będzie 35 cm. Pokazuję wam teraz tytuł piosenki, której będziemy używali do testów głośności. Tutaj od sekundy 0,35 sobie zaczniemy. Zanim zacznie grać muzyka, będzie się tam wam wyświetlało 30 dB, ale spokojnie, to jest początek skali. Jeszcze raz, tym razem zmierzymy sobie wartość maksymalną. Głośnik maksymalnie osiąga niecałe 92 dB z odległości 35 cm. Przyznam, że jest to bardzo dobry wynik. Mediatek MT3157 jest o 1 dB głośniejszy od JBL-a Go. Ta różnica jest praktycznie niesłyszalna, jednakże trzeba przyznać, że Mediatek daje radę. Podsumowując, uważam, że jak za 80 zł ten głośnik jest naprawdę wart polecenia. Jedynie te przystawki mogłyby być trochę mocniejsze. Jednakże tak czy siak trzeba przyznać, że testowaliśmy go w dość hardkorowych warunkach. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak głośnik wygląda w środku, to wygląda właśnie tak. W dzisiejszym odcinku to już
Wszystko niedługo na kanale powinien się pojawić test Funky BT, dlatego zasubskrybujcie kanał, aby tego nie przegapić. Dodatkowo na kanale niedługo powinien pojawić się test Blitzwolfa F2 oraz być może Creative'a Halo, ale tego na razie nie mogę wam obiecać. No i narka!